Cześć, z tej strony Funaber. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kanciastych Przygód. Dzisiaj znowu już bez Kamila, ale już na wersji 1.5, co jest myślę ważniejsze. Kilka mam. Znowu niestety lekkie lagi. O, tu ja już tak miałem, mogłem używać chyba. A cokolwiek. W każdym bądź razie, what the hell? W każdym bądź razie omówię troszeczkę zmiany, które tutaj troszeczkę nastąpiły w momencie, gdy nie było serii, gdy była ona wstrzymana. Okej. Nie, powinno być chyba okej, ale zobaczymy. Zmian tych dużo nie ma. Główną zmianą jest że dodałem oświetlenie w ogrodzie. Jak sami zresztą widzicie, jeszcze nie wszędzie, bo jeszcze tutaj muszę dodać. A nie, tu już jest, tylko że ono jeszcze nie działa. Tak. No. Oświetlenie jest pociągnięte oczywiście pod całym ogrodem. A dzięki temu, że doszło w 1.5 coś takiego jak to się nazywa, nie wiem, w każdym razie coś jak detektor światła czy coś takiego, no nie wiem, wykrywacz światła, no kurde, taki panel, nie jest to panel słoneczny, taki do końca, bo on nie pochłania energii jakby, znaczy on pochłania, ale on jej nie kumuluje, tylko wysyła ją. No ale cóż, dzięki temu, że właśnie taki panel powstał, wpadłem na pomysł, żeby go położyć na dachu. Nieważne to jest akurat ile ich położę, żeby go położyć i gdyby będzie się robiło ciemno, to nie będzie generował wtedy prądu i cały ogród będzie się nagle zapalał. Jest to bardzo świetny pomysł według mnie i realizowałem go właśnie w tym miejscu. Chciałem jakoś niestety przenieść tą energię z dołu, z góry na dół. Tu jak widzicie zrobiłem eksperyment. Załóżmy, że jest właśnie tutaj panel słoneczny i teraz słońce nie świeci, tak? Czyli nie byłoby słońca. Nie byłoby słońca i to właśnie... Chwila. Tak, i to powinno się palić, a gdy to jest... To powinno gasnąć, ale nie wiem czemu nie gaśnie. Coś widocznie jeszcze nie podłączyłem, bo to jeszcze nie działa na stałe. W każdym razie, niestety, proszę musiałem pociągnąć w tradycyjny sposób, czyli klocek po klocku drogą spiralną, co zajęło dużo miejsca i zniszczyło troszeczkę tutaj wygląd dachu. Ale niestety innego sposobu na to nie było. Za to tutaj postanowiłem zrobić tutaj taki jakiś komin. Tutaj zostawiłem miejsce tutaj wstawię drzwi, żeby można było w razie czego sprawdzić, co jest nie tak. Tutaj tak samo ładnie to udekorowałem w taki sposób, żeby ukryć to. I tutaj też są drzwi. I to idzie na sam dół. Czyli tutaj też jest taki występek. I ta energia schodzi tutaj. Tak, energia schodzi tutaj. Czyli tu jest to połączone, albo ja nie dałem tych repeaterów, no widzicie, i wszystko jasne. Wszystko jest jakby jasne. Tutaj dochodzi czerwony proszek, no niestety nie. Ja później jeszcze będę się z tym bawił w taki sposób, że będę próbował zrobić... No tak, i tam przecież czerwony proszek nie jest w ogóle pociągnięty. Wszystko jasne. Pieprzone zombie, no. W każdym bądź razie ja tym się zajmę oczywiście pod odcinkiem, bo myślę, że ciągnięcie czerwonego proszku nie jest jakoś super satysfakcjonujące i fajne do oglądania. Gdzie jest ten zombie? Może się prześpię. Wtedy go nie będzie. A dzisiaj wybierzemy się prawdopodobnie do właśnie Netheru, poszukać tego kwarcu i zrobić później z niego te panele słoneczne, tak to sobie nazwijmy.
Czy ja mam kill off na wykończeniu? Tutaj w ogóle miałem zrobić skrzynkę osobną na narzędzia, żeby w razie były czego. Najpierw łopata dodatkowo, a teraz kill off. Dobra. Dużo tego kwarcu naprawdę nie potrzebuję. Tylko będę musiał niestety zerknąć na neta, jaka jest receptura na to, bo jeszcze nie pamiętam. A w międzyczasie, a nie mogę teraz kliknąć E. Dobra, czekamy. Tutaj sobie za ten czas włączę. A, ale to się długo włącza. Crafting Minecraft. No kurde, ale daje po uszach ten. Kwarc mam tutaj dzięki temu, że usunąłem plik netherowy z serwera jakby. Bo jeżeli stawiacie serwer na Bokicie, to pojawiają się wam trzy pliki. Zwykły świat, świat netheru i świat endu. O shit, shit, shit. Lalalala. Chciałbym ich uniknąć, ale nie wiem, czy one są, prawdę mówiąc. Myślę, że jak tutaj wrogu się ukryję, będę bezpieczny. Tak, widzę właśnie, że z kwarcu można robić jeszcze jakieś bloki, ale to raczej nie będzie potrzebne. Widzę też, że... O kurde, wściął mi się net. Cacha. Dobra, będę musiał jeszcze raz to za chwilę zrobić. Coś mi... Za dużo rzeczy, wiecie, otwartych i właśnie komputer nie daje rady. To, o czym zresztą mówiłem wielokrotnie. Dobra, ta strona niech się wczyta. Oh, shit. Dobra, widzę, że dopiero 7 minut nagrywam. Tutaj mamy sporo kwarcu. O, jest za to jeszcze exp. Super. O, shit, 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 shit. Kurde, mnie ściąga. Czasami jest taki błąd, że zatnie się przycisk któryś. Nie wiem dlaczego i z jakiej paki. Ale tak się dzieje czasami. Wtedy nas ściąga na jedną stronę. Bo to działa tak, jakbyśmy cały czas trzymali ten przycisk. One są gdzieś albo u góry, albo na dole. Także nie będę się nimi przejmował zbytnio. Teraz się kill off skończy. O nie. Fajnie, że dodali kwarc. Bardzo fajnie. Ile go mam? 24. No, jeszcze troszeczkę. No mówię, nie potrzebuję go dużo. 3 maksymalnie panele postawię, bo to i tak nie robi większej różnicy. Oczywiście im więcej, tym lepszy jakby dalej przesyłają ten prąd, ale nie jest to aż tak bardzo zróżnicowane. Dobra, wracamy. Coś do żarcia w ogóle by się przydało. No pomimo tego, że mam przypisane 3 giga pamięci, to i tak kiepskawo to chodzi. Okej. Okay. I teraz... Aha, coś do żarcia chciałem. Zupkę weźmy sobie. Dajmy zupkę. Tutaj dajmy to. Tak, lampy są. Co z tym kwarcem, jak to się robi? Chyba już czytało wszystko. O, tutaj są nowe wagoniki. Nowe tory. Tutaj z kwarcu robi się ten potrójny repeater. Powiem wam szczerze, że ja go w ogóle jeszcze nie wykminiłem. Okej, już wiem. Półpytki, szkło i kwarc. Szkło jak widzicie mam sporo. Wezmę jeszcze stąd. No, drewna mam sporo, ale patrzę jeszcze tutaj, czy nie ma gdzieś przypadkiem półpłytek na marne porobionych. Dobrze. Okej, okay. No, w zupełności wystarczy. Zróbmy na razie 2. Zobaczymy, jak to będzie hulało.
No, shit, shit, shit. Na górę, na górę. Chwilka, bo tutaj czasami lubią się, o właśnie, gnoje spawnować. Trzeba zawsze po wejściu na dach ogarnąć, czy nie ma tutaj kolegów. Dobra, jest ok. Też, żeby nie było widać tych za bardzo solarów, ja je dam tutaj. Jeszcze kawałek. I dam je na przykład tutaj. O. Widzicie, jakbym się ręką je zbić, da się. Pokażę wam test tutaj taki mały. To, co ja tutaj wykminiłem jakby. Tu by go postawię. No, daj radę. Okej. Okay. Idźmy dalej. Też daje radę. No bo jest środek dnia, tak. Także. Tutaj. O, widzicie? Już nie dochodzi. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Czyli on wysyła prąd na taką samą długość jak czerwona pochodnia, czy też repeater, który przedłuża ten prąd, ale widzę, że podwójne wcale nic nie dają, czyli jednak się myliłem. No jakbym dał tutaj wcześniej, no to wiadomo, prąd teraz dotąd będzie sięgał. Ale zlikwidowanie tego tutaj tak naprawdę nic nie zmieni. A tutaj jak dam... Nie. Czyli jak widzicie, nie ma to kompletnie znaczenia, czy jest jeden, czy dwa. Ale oczywiście dla bajeru ja dam więcej, tak, zostawię te dwa. Ciach, ciach, o. I super fajnie to wygląda. Teraz jeszcze tylko kwestia zostaje podłączenia oczywiście poprawnego, tego całego, tych wszystkich świateł, na co bym potrzebował więcej czerwonego proszku. Czerwono pochodnie, tak, stamtąd już zlikwidowałem, bo nie była potrzebna. Szkło oddaję, shit. Dobrze. Tutaj nic nie ma, okej. Lecimy. Redstone. Weźmy więcej. Aha, tylko że jeszcze potrzebowałbym repeatery, dlatego właśnie. Dlatego mam tutaj stone'a. Zróbmy też więcej pochodni, może jeszcze jedną tylko. Z tego. Ciach, to będziemy mogli zrobić 6. Nie, 3 repeatery. Dobra. Okej. Okay. Zawsze tu coś. Tylko, że jeszcze potrzebuję chyba... Nie, nie potrzebuję. Myślałem, że jeszcze potrzebuję czerwone pochodnie, ale nawet gdybym potrzebował, to mogę je na bieżąco sobie zrobić. Tam działa, tam wszystko działa, tylko jeszcze sprawdzę, czy tutaj nie ma gdzieś tunelu obok, nie? Tutaj tak samo muszę sprawdzić, bo... Nie pamiętam tego całego systemu. Nie, tutaj też nigdzie na bok to nie idzie. No, dud. Okay. I teraz lecimy czerwonym proszkiem dalej. No dobra, on tutaj teraz sobie wskakuje. I on będzie gasił te pochodnie, z tym, że ta pochodnia musi być inaczej postawiona. W ten sposób, dobra. I teraz muszę go przetransportować jakby dalej, czyli tutaj drugą stroną całkowicie. A przy okazji troszkę węgla wykopię. Oh yeah, piękny odgłos. Może już tutaj. Teraz zobaczymy, dokąd w ogóle ten czerwony proszek sięga. A, on już tutaj nie daje rady, dobrze. Więc lecimy dalej. Tutaj też już właśnie nie daje rady. Przedłużamy. Teraz jeden idzie tutaj. Aha, tutaj mamy. Dobra. Ogarniam. Muszę to, żeby... Kurde, nie opada. Pochodnie za chwilkę sobie postawię, tylko muszę... Tutaj. Dobre obejście zrobić. Wykminić to.
Okej. Okay. I tutaj sobie kopię. I tak. O. A czemuż to nagle prądu nie ma? Noc się zrobiła? Nie sądzę. No dobra, cokolwiek. Teraz to jest wyłączenie tego. Lecimy dalej. Teraz nie wiem, gdzie repeatery stawiać, no ale... już trudno. Tu polecimy prosto. Znaczy, w sumie mógłbym wiedzieć, gdzie stawiać repeatery, bo... okej. Bo... sobie po prostu obliczę, co nie? Tutaj pójdzie dalej. Przynajmniej pozbędę się tego czerwonego proszku, bo mieliśmy go sporo. A, tu musi być naprzeciwko, sorry. Czyli... ciach, ciach. Ciach. Tam. Tutaj i tam jeszcze dalej musi iść, kurde. Ten redstone, a już go, ja już go ledwo mam. Dobrze, więc teraz go troszeczkę zdobędziemy stawiając repeatery. W sumie jeden repeater. Tu mamy kolejną sieć tych repeaterów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. 13. I żeby nie stawiać tam repeatera i tutaj zaraz repeatera, postawię go w takim razie tutaj i teraz będzie odtąd 15. Cóż, będę musiał wrócić po redstone. Nagrywam 17 minut, także bez problemu zdążę chyba całą sieć zrobić. Nie wygląda to oczywiście najładniej, to cała sieć. Ale tutaj tak naprawdę ja w ogóle nie będę chodził, zrobię drzwi i... ha, przy redstone mam na dole. Co przecież zapominam. Ciach. I repeatery jeszcze potrzebuję. Czyli... ciach, ciach, ciach. Znowu trzy. Mi się uda zrobić. Na razie tyle powinno wystarczyć. Lecimy dalej. No tak, jest ewidentnie noc. Czekajcie. Ja się prześpię, żeby był dzień, bo to będzie o wiele lepiej, łatwiej się to robiło. A przy okazji też potwory nie będą mi nic niszczyć. Chodzić tam na górze i zrzęcić. Dobra. A węgiel w ogóle. Co odłożę. Potrzebny mi tutaj. Dobrze, zobaczmy tutaj. Tutaj wszystko, jak widzicie, ładnie obliczyłem i wszystko jest git. Jeszcze tylko pochodnia postawię, bo trochę ciemno. Nie chciałbym, żeby mi się coś tutaj zespawnowało. Zobaczmy tutaj tą sieć. Okej, okay, czyli tu już by trzeba było... tutaj muszę postawić. Czy mu się ciemno zrobiło? Aha. Bo ten nie świeci teraz. Okej. Okay. I tutaj też, jak widzicie, niestety nie dochodzi i muszę postawić... muszę postawić repeater. Dobra. Tu są jeden. Jak widzicie, szybko one schodzą. Tutaj to dotąd działa, także jestem pod wrażeniem. Tutaj przejdziemy dalej z redstone'em. Tu jeszcze potrzebuję rozwalić. Widzę, że tu już nie idzie, także tu już trzeba będzie. Okej. I tutaj też działa, a tu... tutaj polecimy z tamtej strony. Tu już nie będę z tej strony jakby ciągnął. Tutaj jest, okej. Czyli teraz w sumie już sam redstone muszę pociągnąć. O, jeszcze tam, matka, ale tylu sporo jest. Tutaj usunę. Polecimy tutaj. Tam. Tutaj. Tu jako tako sięga.
Ale tutaj już na pewno nie sięgnie. Tutaj są jakieś pierdoły. Spróbujmy tutaj. Okej. Czyli to też już mam podłączone, tylko że jeszcze będzie potrzebny repeater. Aha, i tutaj znowu obejście muszę zrobić, żeby to się nie połączyło z tym. Okej. I to już będzie chyba ostatnie do podłączenia. Chyba tak. Czyli już teraz w sumie same repeatery będą mi potrzebne do wykończenia tego. Także potrzebuję też redstone. Cały redstone pójdzie, ale to bardzo dobrze, no. W końcu po to on jest. Do niczego w sumie innego bym go nie wykorzystał. Tylko teraz tak ile tego... tych repeaterów potrzebuję, może... Może zróbmy jeszcze jeden. Zrobimy w takim razie 5. Dobra. Ciach. Okej. Tarara. Póki jest jeszcze dzień, to nawet dobrze. Nie będę musiał liczyć i tracić przez to czas. Tutaj się kończy i okej, dochodzi do końca na szczęście. Tutaj dam tu. Tutaj niestety jeszcze jeden muszę dać. Tu już się wyłączyło i jeszcze tutaj. A, tu już dochodzi. Tu gdzieś jeszcze musiał nie dochodzić, bo pamiętam. Czy nie? Czy to już wszystko? Jeżeli tak, to dobrze. Okej, super. Wszystko jest okej. Nagrywam 22 minuty i zaraz zobaczymy jeszcze, czy się robi teraz noc, czy nie. Bo jeżeli tak, to przy okazji zobaczymy, jak to się wszystko odpala, jak to działa. Zobaczmy, gdzie jest słońce. W zenicie. Także za ten czas jeszcze sobie tutaj porządek zrobię. Między innymi coś sobie przekąszę. Oddam redstone wraz z repeaterami. Węgiel zostawię tutaj, bo często potrzebujemy, a mi się nie chce na dół schodzić. I resztę tych tutaj pierdół też zostawię na razie. Piasek i sandstone co najwyżej mogę tutaj oddać. Sandę. Dobra. Aha. Czy mamy drzwi? Bo ja mogę też na górze. Nie mamy, to w takim razie zrobię z tego. I potrzebuję jednego sandstone'a, którego tam oddałem. Chyba, że tutaj coś mam w zapasie, ale niestety nie. Tak mi się wydaje, że sandstone. Na wszelki wypadek jeszcze wezmę to. Nie chcę mi się dwa razy chodzić. No, to. Musiał już iść drugi raz, gdybym się pomylił. Nie wziął tego, co trzeba. Nie, nie tu. Nie tu właśnie, nie tu. Siekiera. Tutaj. O. W ten sposób, jak na dole. Dobra. I tak to wygląda, słuchajcie. Nie będę już przedłużał. Czekał, aż ta noc nadejdzie. Bo jeszcze trochę by to trwało. No jeszcze sporo. Widzę, creeper się kąpie w moim... O, też żeby to jeden. Spoko.
Mam nadzieję, że wszystko podłączyłem, kurde, bo to szkoda by było, gdyby nie było podłączone. Słońce zachodzi ci, co? Aha, mogę już wyłączyć. Tak, te popłytki w ogóle fajnie, sporo dużych rzeczy doszło. Spoko. Może kiedyś to będę wykorzystywał. Póki co jednak nie zapowiada się. O właśnie, ciasto dyniowe mogę porobić. Ciasto dyniowe. Myślę, że niedługo zrobię, bo mamy sporo tych dyni, tam dawno już nie szedłem do farmy naszej. Okej. No i jeszcze to są takie niedoły. Dobra. Jak tam? O, już powoli zachodzi. Teoretycznie mógłbym też sobie ułatwić sprawę w sposób, że przykryłbym od góry czymś te detektory światła. Mam na myśli w ten sposób i one wtedy szybciej by przestały nadawać prąd, ale to jeszcze jest do wyregulowania oczywiście. Muszę najpierw właśnie zobaczyć po jakim czasie, w którym momencie one się tutaj włączają. Też właśnie chcę zrobić taki motyw, że najpierw się włącza przód, potem za chwilę gdzieś tutaj po bokach i tam dopiero na końcu, tak wiecie, taką falą, żeby to się zapalało. To jest oczywiście wszystko do zrobienia, tylko trzeba się pobawić z ustawieniami repeaterów, tak, z opóźnieniami i tyle. Tego nowego repeatera szczerze powiem wam, że kompletnie nie ogarniam. Zachód słońca piękny się zbliża. I może na koniec, skoro mamy jeszcze chwilkę czasu, to powiem, że planuję dwie nowe serie z Minecrafta tworzyć. Będę je nagrywał sam. Ale mam nadzieję, że wam się one spodobają. Już wkrótce powinny one wejść. Na pewno nie w tym tygodniu, myślę, że w przyszłym. Też będę miał troszeczkę więcej wolnego czasu, więc spróbuję je wdrążyć w życie. Zacząć je nagrywać. No, come on, słońce, come on. Creeper będzie testował. Okej. Piękny zachód słońca. No co? A dobra, tu już zaczyna się. O, to się już włączyło. Powiem wam, że troszkę szybko. Bo nie widać tego efektu. Szkoda, kurde. Ale włączyło się dlatego, że już teraz jest słabe światło. Czyli jakbym ustawił po tej drugiej stronie. Słuchajcie. Tu. To one by się bardzo późno włączały, zobaczcie. Że one teraz jeszcze nadają prąd, czyli jest ciemno. Aczkolwiek tam jedno się chyba już świeci, tam. Tak jakoś tam jasno jest. Albo mi się wydaje. Czyli mogłem coś tam nie pociągnąć, nie podłączyć do końca. Awesome. Widzieliście to? Dobra, ale myślę, że troszeczkę szybciej mogłoby się to włączać, czyli ustawię je tutaj. To wielkiej różnicy nie powinno zrobić, ale zawsze jakąś zrobi. Dobra, myślę, że to na tyle, że już wam pokazałem to, co chciałem pokazać. Sam też przy okazji zobaczyłem. W przyszłym odcinku myślę, że już Kamil będzie, aczkolwiek, no mówię, nie daję za to głowy. Zobaczymy. W ogóle się zastanawiam jeszcze, co w przyszłym odcinku będziemy robić, skoro już to zrobiłem. Nie wiem, coś trzeba będzie wymyślić. Może wy macie jakieś propozycje, co moglibyśmy tu jeszcze zrealizować. Cóż, póki co dzięki za obejrzenie tego odcinka i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się i cześć.